No co, chłopaki, do wzięcia? Golimy jaja czy nie? Takie pytania mi zadajecie. Więc jestem zmuszony na ten temat odpowiedzieć. Ja nie golę jaj. A dlaczego? Bo nigdy nie słyszałem za swoich lat młodości, aby ktoś golił jajca albo piczkę. Zarost to było odznaka dorastania, proszę Państwa. Tak! Dziewczynka pod pachami, jak miała włosy, to już mnie to podniecało. Byłem łebkiem wtedy. Tak, a jeszcze zarostek było, tak było widać przez majteczki. O, to znaczy, że to jest kobieta, już rośnie. Ale nastała fala mody. Przyszła ona ze wschodu, wiadomo. Arabowie lubią nieopierzone dziewczynki. I z takimi się dziewczynkami żenią. I wymagają, żeby ta dziewczynka zawsze była dziewczynka. Więc golenie. To od dawna było u arabskich krajów, że oni się golili, całe włosy, wszędzie, proszę Państwa. To nastało dopiero niedawno u nas, w naszych krajach zachodnich. I korporacje podchwyciły biznes i reklamują, że nie wypada, że twoje ciało takie, a takie, że coś nie tak z tobą. Ty źle wyglądasz, jak się nie ogolisz. No wiadomo, trzeba się ogolić na twarzy, to ja rozumiem. Ale jajca golić? Przyznaję wam, że ja lubię piczkę z zarostem. Tak, moja dziewczyna to nie musi się golić dla mnie. A jak chcesz się torturować, zacinać ciągle żyletkami, tracić swój czas, no to się gol. Nikt ci nie zabroni, ale nie znaczy, że ja to będę robił. Tak, to jest moje osobiste odczucie, że dorastanie to jest ten zarost. Właśnie. I no, dobrze się z tym czuję, przyznaję. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Taka jest moja odpowiedź.